To jest normalna gra Fortnite, a tak to widzi cheater. Na nasze nieszczęście ekrany niektórych streamerów też tak wyglądają i jednym z nich był ten gość, który dostał bana na lanie. I see you, isn't it, Pixel? Dostał bana na lanie i to za teamowanie. Nie pomogło mu nawet sprostowanie całej tej sytuacji, bo admin i tak go wywalił z meczu. No ale z gry został także wywalony ten młody pro player Zenon, który w momencie dostania bana w 2019 miał 9 lat. Ale co ciekawe, i tak grał Fortnite'a lepiej ode mnie, streamował z tatą i zdobywał w grach naprawdę wiele killi, a także miał dużą popularność. Jednak pewnego razu grając jakiś turniej został wywalony z meczu i dostał bana na 1500 dni. A to dlatego, że nie możesz grać żadnych turniejów w Fortnite'cie, jeżeli nie masz ukończonego 13 roku życia, no i cały świat zaczął go wtedy wspierać. W tym na przykład Ninja i Face Sway, więc Epic, żeby nie wyjść na tych największych złoli, jakiś dzień później go odbanowało i cała akcja zadziałała. Także dzięki temu dalej może grać, no ale oczywiście jedynie zwykłe tryby. Nie mógł za to grać inny młody prost, czyli Quid z Oceanii. On akurat mógł legalnie grać i był znany, dobry i prawie dostał się na World Cupa w swoim regionie, aż nagle BOOM! Quid zostaje zbanowany podczas grania turnieju za rzekome cheatowanie. Napisał na Twitterze, że nie ma pojęcia, o co chodzi, ale Epic bana mu nie ściągnęło. Zrobiła się afera, aż sam ziomek, od którego Quid kupił cheaty, go wsypał i dał dowody transakcji. Rozumiesz, ziomek sam mu podsunął i sprzedał cheaty, a potem go jeszcze wsypał i zniszczył mu karierę, no co za d***. There's this on this here, if you want. No way. Yeah, Shockwave banned him. Oh, I got banned! It said you were cheating too! No ale po wszystkim Quid zniknął z internetu i został jedynie na Twitterze, w przeciwieństwie do Tiffy, który dalej gra turnieje, zabił nawet ostatnio Jacoba, no i on też dostał bana. I teraz słuchaj, to jest ciekawa sytuacja, bo Tiffy wcale nie cheatował. Pewnego pięknego dnia uznał po prostu, że w sumie to chciałby jakieś OG skiny. Kupię konto. No i jak powiedział, tak zrobił. Pograł chwilę skinami i niedługo później dostał bana i na głównym koncie, gdzie miał naprawdę niezłe earningsy, i na tym, które dopiero co kupił. Był naprawdę załamany i próbował jakoś się odwołać, ale Epic w sumie miało go gdzieś i wtedy Tiffy się naprawdę wkurzył. Zapowiedział, że założy nowe konto i założy armię bambików, bo od teraz już nigdy nie kupi żadnego skina w tej grze. Nagrał wtedy nawet taki filmik. No jak widzisz, Tiffy na nim przebrał się za bambika i z parasolką skoczył do wody za lamą, no... To były ciekawe czasy. W każdym razie Tiffy później już nigdy nie zakupił, jednak zakupił skiny, no i nie dotrzymał obietnicy, no cóż, ale za to otrzymał bana także Laserbeam i to za teamowanie. Tutaj historia jest o tyle ciekawa, że zrobił armię bananków i stream snajpował swojego kolegę Fresha co każdy jego mecz. Celem było robienie tego, aż dostanie bana, no i sam zobacz, co się stało. Finish him now! We just got kicked. I think we just got kicked. We just got kicked for teaming! No dobra, ale co ciekawe, tak samo miał Jacob, który chciał Bambikowi pomóc wygrać grę i leczyć go na solo, no i sam zobacz, co się stało. Potki mi daj! Nie to. Co jest? Wywaliło mnie? O! To chyba nie najlepszy znak. Ja się poddaję. Jacob po tym kiku się nie poddał i dalej to robił, aż stało się to. Masz potki, ja chcę ci dać wina! No, chodź z nami. Ja pierdzielę, chłop chciał lotę robić. Ej, wywaliło mnie! Oczywiście, że to, no, fajnie. Ja pierdzielę, no to jest hit. Ziomkowi chciałem winka oddać, ale takie rzeczy w Fortnite. No jak widzicie, Jacob ma chyba za dobre intencje na Fortnite'a, ale na szczęście bana nie dostał na stałe, w przeciwieństwie do Nighthilla, czyli naprawdę popularnego ziomka, który jeszcze w pierwszym rozdziale grał turniej i jego kolega zginął, a jako że nie było wtedy reboot vanów, to mógł jedynie siedzieć i płakać. Ale nie! On miał genialny pomysł, żeby wejść na oficjalnego streama Fortnite'a z tego turnieju i podpowiadać swojemu koledze Nighthillowi. Dobra, szczerze to nie wiem, jakim cudem on nie pomyślał, że hej, to chyba może być trochę oszukiwanie. No ale zdecydowanie przekonał się o tym, kiedy dostał później bana na 14 dni. Ludzie, którzy grali ten turniej, się na nich wtedy wkurzyli, Epic się na nich wkurzyło i widzowie się na nich wkurzyli, więc nie zostało im nic innego jak przeprosić, ale co ciekawe, dało to nawet dobrą zmianę, bo do tej pory Epic dodało opóźnienie na live'ach. Także aktualnie nie możesz tak podpowiadać ze streama, bo Epic ma opóźnienie. Turnieje jednak zazwyczaj ogólnie są napięte i pewnego razu Kiss, Kryo, Slakes i Bach
Aki, czyli znani prosi, zwłaszcza ten ostatni, dostali bana na 60 dni za teamowanie się. Otóż patrz, na turnieju musisz zadawać damage, żeby nie zginąć, ale nie tylko od przeciwnika, ale też od gniewu burzy, który jeżeli masz za mało zadanych obrażeń, z czasem cię wyeliminuje. No i ci genialni zawodnicy opracowali taktykę, gdzie lecą blisko siebie, wychodzą ze swoich miejscówek, zadają sobie nieco damage'a, no i odchodzą. Nie no dobra, ale tak szczerze, to naprawdę genialny plan, no co może stać się... O, dostali bana i zrobiła się o nich awara na Twitterze. W sumie mi ich nie szkoda, w przeciwieństwie do Landona, który miał cel wbicia miliona fałdolców jako pierwszy w historii. No i po wydaniu $1000 na ten cel pewnego dnia, bum, udało mu się to wbić i wreszcie mógł to wydać, ale dostał bana. Co ciekawe, ma go do tej pory i wcale mu go nie anulowali, bo nie dostał go za kupowanie fałdolców, ale za modowanie gry i ingerowanie w jej pliki. Landon był naprawdę znany i miał ponad 3 miliony subów, ale przestał nagrywać. Za to ja nie przestanę, także zostaw suba, bo inaczej skończysz jak stream Sniper Cyphera PK, który dostał bana na żywo. Pewnego pięknego dnia Cypher grał na streamie, ale co grę przeszkadzał mu ten jeden wkurzający ziomek. Cypher się wkurzył, no i z pomocą czatu jakimś cudem znalazł jego konto na Twitchu i załatwił mu bana. No ja szczerze bałbym się stream snajpować Cyphera. Gość w 10 minut znalazł i zdetonował komuś konto na żywo. Ale szczerze, gorszy od tego chyba jest ban Jarvisa, który przez niego płakał. Pewnego razu pod koniec sezonu 10 Jarvis, czyli mega dobry i znany pro player, dla kontentu uznał, że zainstaluje aimbota i nagra z tego odcinek. Dokładnie tak, ja też nie mam pojęcia, jakim cudem uznał, że to jest dobry pomysł, ale okazało się, że to chyba najgorsza decyzja całego jego życia. No bo Epic się na niego wtedy wkurzyło. 10 dni przed nowym rozdziałem dali mu bana na IP, czyli nawet jak założy nowe konto, to i tak od razu dostanie bana. Co ciekawe, dali mu go na zawsze, czyli do tej pory nie może grać, no i przeprosił płacząc, ale Epic nie cofnęło swojej decyzji i Jarvis w odpowiedzi nagrał piosenkę. No, wtedy Epic zrozumiał wszystkie swoje błędy i cofnęli mu tego ba... No, dobra, nie. Ale ten cheater wygrał $50,000 i to na World Cupie. Otóż podczas kwalifikacji do Solo World Cupa, gdzie zajął drugie miejsce, okazało się po czasie, że leciał z kolegami na miejscówkę, gdzie się podkładali i dawali mu dużo punktów za kille. Ludzie to po chwili wyłapali i zrobiła się z tego wielka afera, przez którą Epic zbanował go z Solo World Cupa. I to byłby piękny koniec historii, tylko że ten sam ziomek dostał się na duo. Wkurzył tym każdego i na samym World Cupie ludzie go wybuczeli i wiwatowali, gdy tylko zginął. Jednak nawet po oszukiwaniu w eliminacjach i banie na Solo World Cupa, za sam udział w Duo World Cupie dostał $50,000. Także jak widzicie, niektórzy cheaterzy i tak coś zarobili. Ale bana dostał także ten gość, który miał najwięcej killi w historii Fortnite'a. Oczywiście chodzi mi, że na tamten moment, a mówię o tym ziomku. Był naprawdę popularny i był jednym z pierwszych streamerów w historii Fortnite'a, ale tak szybko jak się wybił, tak samo szybko też dostał bana. Otóż jeszcze w pierwszym sezonie mogłeś likwidować kolegów ze swojej drużyny. Więc ten się wkurzył i ich wszystkich zlikwidował, a jako że był na żywo i obchodziły go te same zasady co każdego innego gracza, to dostał za to bana. Stracił całą swoją karierę, reputację i konto, na którym miał swój szlachetny rekord killi, ale jeżeli klikniesz ten film, to zobaczysz największego polskiego cheatera, który zepsuł Jacobowi customy i ukarało go Epic Games.